w stanie usłyszeć sami z siebie. Dlatego każdego dnia wołajmy: Efata, Panie Boże, otwieraj nas. Mów do nas, do naszego serca. I wtedy mamy tą wiarę, która jest otwarta na drugiego człowieka. Bo cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Taka wiara nie może zbawić. To wiemy. Taka wiara nie może zbawić. Ale wiara, która zbawia, to jest taka, kiedy brat i siostra nie głodują. To jest wiara żywa. I jak mówili reformatorzy Kościoła, taka wiara wystarczy. Taka wiara wystarczy. To jest ta wiara, która jest żywą, podobającą się Bogu. Nic więcej nam nie potrzeba. Pan Jezus wystawił wiarę niewiasty greckiej na próbę. A ta poganka wiedziała, że kiedy Jezus idzie i ona go o coś poprosi, to on to spełni. Bo prosiła z całego swojego serca. Ale Pan Jezus wystawił ją na próbę. Wiedziała, że nie należy do narodu wybranego. Mogła powiedzieć, naród wybrany jest lepszy, wyższy, ale Jezus pokazał przez ten przykład niewiasty greckiej, że wszyscy jesteśmy równi. I sprawia, że jej prośba zostaje spełniona. To jest wspaniałe, że Jezus Chrystus spełnia tą prośbę i uzdrawia. On nie przechodzi obojętnie. Nawet jeśli pragnie od nas czasami takiego potwierdzenia, wystawienia na próbę tego, czy na pewno to, co chcemy, jest tym, czego naprawdę chcemy. I otrzymała. Czyli prośmy, a otrzymamy. Ale zachwyca mnie to w tym fragmencie, to, co się stało później. Od wiersza 35 z Ewangelii. I otworzyły się uszy tego głuchoniemego. I zaraz rozwiązały się więzy języka jego. I mówił poprawnie. I przykazał im, aby nikomu o tym nie mówili. Ale im więcej im przykazywał, tym więcej oni to rozgłaszali. I niezmiernie się zdumiewali, mówiąc: dobrze wszystko uczynił, bo sprawia, że głusi słyszą i niemi mówią. Nie da się zatrzymać Jezusa tylko dla siebie. Nawet jeśli On sam mówi, nie mówcie, to oni i tak idą i mówią o Jezusie. Jezus jest tym, kogo nie da się zatrzymać. Nie da się zatrzymać dla samego siebie. Idealny przykład mamy na Janie Wesleyu, który był pastorem, człowiekiem wtedy bardzo wysoko kościelnym, który wielką nadzieję pokładał w sakramentach, który wątpił w to, czy jeśli ktoś jest ochrzczony przez człowieka, który nie był wyświęcony, ordynowany według porządku Kościoła anglikańskiego, to czy w ogóle jest ochrzczony? Ale kiedy doświadczył Jezusa Chrystusa, wiedział o tym, że On się nie ogranicza do sakramentów. On się nie ogranicza do czegokolwiek. On się nie ogranicza nawet do Słowa Bożego. On jest tym, który wychodzi z nas. I resztę swojego życia Wesley poświęcił jeżdżeniu po Anglii i mówieniu, kim jest Jezus. Mówił tym robotnikom: Jezus was kocha. Jezus jest tym, który was nie odrzuca. Nie jesteście przeznaczeni do tego, aby iść na potępienie. Nie jesteście przeznaczeni po to, aby być paliwem do piekła. Ale jesteście przeznaczeni do chwały, aby królować. Bóg was kocha. I nie kocha was bardziej niż tych, którzy są gdzieś bardzo wysoko. Nie kocha was mniej niż królową Anglii. Szacunek dla innych. To jest to wszystko, czego doświadczył Wesley w swoim życiu. I zawsze następstwem naszego usłyszenia tego słowa Efata, naszego otwarcia się, jest właśnie to, co się stało z głuchoniemym. Otworzyły się jego uszy i zaraz rozwiązały się więzy języka jego i mówił poprawnie. Nasz język się rozwiązuje, kiedy mamy Jezusa w sobie i zaczynamy go uwielbiać.
Zaczynamy Go błogosławić. Zaczynamy każdego dnia mówić do Niego: Panie, dziękuję Ci za to, że się obudziłem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jestem teraz tutaj w tej kaplicy. Dziękuję Ci, Panie, za to, że się mogę modlić do Ciebie. Dziękuję Ci za to, że Ty wysłuchujesz mnie. Dziękuję Ci za to, że jeśli ktoś mówi o mnie źle, to ten człowiek nie jest lepszy ode mnie. I Ty dajesz mi tę pewność. W Tobie mam tę pewność, Panie Jezu. To jest ta wielka, dobra nowina, która jest dla nas wszystkich. Zaczynamy uwielbiać Boga, bo nasz język, jak język głuchoniemego, się rozwiązuje. I co dalej? Ten człowiek mówi poprawnie. I my zaczynamy mówić poprawnie. Przestajemy mówić źle o drugim człowieku. Zaczynamy wypowiadać te słowa, które błogosławią. Ktoś kiedyś dobrze powiedział, że błogosławieństwo niewypowiedziane nie jest błogosławieństwem. My musimy błogosławić. Musimy wypowiadać błogosławieństwo nad naszym życiem, nad życiem naszych dzieci, nad życiem naszych wrogów. Jeśli chcemy skutecznie pozbyć się naszych wrogów, wypowiadajmy nad nimi błogosławieństwo. Bo wtedy wierzę, że w pewnym momencie, może to trwać nawet całe życie, ale w pewnym momencie wróg przestanie być wrogiem. Czyli jeśli chcemy się pozbyć wroga, błogosławmy go. Taka jest obietnica dla nas, że Bóg będzie działał w życiu tego człowieka. Czyli jesteśmy podobni do Jezusa Chrystusa, który mówił: odpuść im, Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią, kiedy Go krzyżowali. Jesteśmy jak Jezus wtedy. Jak Jezus. Nie jesteśmy Jezusem, ale jesteśmy jak Jezus. Jedyny doskonały, który wypełnił cały zakon. Źródło wszelkiej świętości. Źródło tej świętości, którą my mamy również w sobie, w nas wszystkich. Jest to świętość. Chcę być jak Jezus.